Jednym z najbardziej twórczych reżyserów naszego wieku jest pan Edward Ross. Powrócił do kraju, by w Teatrze Narodowym otworzyć festiwal swoich filmów. Jest z nami dzisiaj w studiu. Mogę ci mówić, Edward? Naturalnie. Niektórych spoufalanie niepokoi, nadwrażliwcy, dlatego pytam. W porządku. Doskonale, wybacz zamieszanie. Dziękuję za wyrozumiałość. Warta więcej niż moja praca. Zapewne. Utrudnia nawiązanie kontaktu, ciężko się wyluzować. Zapewne. To bardzo ważne. Ted, kiedy zainteresowałeś się filmem, mogę ci mówić, Ted? Oczywiście. Wspaniale, dużo krócej. Mniej formalnie. Ted, Edward, cokolwiek. Wspaniale, mów mi Tom. Tomas brzmi niedorzecznie. Na czym skończyliśmy, Eddie Złotko? Nie mów do mnie, Eddie Złotko. Słucham? Nie lubię tego. Kontynuuj. Nazwałem cię Eddie Złotko? Tak. Niemożliwe, naprawdę? Tak. Nie nazwałem cię tak, prawda, kochanie? Nie mów do mnie, kochanie. Cukiereczku? Nie. Kociaku? Nie. Aniołku? Wykluczone. Przejdźmy do wywiadu. Mogę ci mówić Frank? Frank? Ładne imię. Prezydent Nixon miał jeża o tym imieniu. Co jest? Frank, Frankie, mała Frania. Dosyć, wychodzę. Co za upokorzenie. Proszę opowiedzieć o swoim ostatnim filmie, panie Edwardzie. Słucham, jeśli łaska. Żadnych głupot? Obiecuję. Mój ostatni film? Tak. Pomysł narodził się w 1919 roku, kiedy pierwszy raz zainteresowałem się... Zamknij się.